Witam Państwa serdecznie. Choć wydawałoby się, że utrata włosów łysienie jest wyłącznie problemem męskim, to okazuje, że, okazuje się, że boryka się z nim także wiele kobiet. O tym, dlaczego kobiety łysieją i jak poradzić sobie z tym problemem, porozmawiamy dziś z doktor habilitowaną Adrianą Urakowską, dermatologiem z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, czy w porównaniu do ostatnich lat więcej kobiet zgłasza się z problemem wypadania włosów, z problemem łysienia? Ja myślę, że tak naprawdę większy odsetek jest wśród moich pacjentów kobiet niż mężczyzn, dlatego prawdopodobnie, że kobiety mają większą świadomość tego, że można im po prostu pomóc. Dlaczego kobiety łysieją? Co jest tego głównym powodem? Najczęstszą przyczyną tak naprawdę jest usienie androgenowe, czyli to, co kiedyś uważaliśmy za domenę mężczyzn, że tylko mężczyźni mają usienie androgenowe, teraz wiemy, że też jest najczęstszą przyczyną usienia wśród kobiet. Także usienie androgenowe jest tym najczęstszą przyczyną zgłaszania się do poradni dermatologicznej. Mówi się, że dziennie tracimy około 150 włosów, no ale wiadomo, że nikt ich tak naprawdę nie liczy. Do którego momentu utrata włosów jest taką normą, a kiedy może wskazywać na poważny problem? To jest różnie, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy kobieta wyjściowo ma piękne włosy, dużo, z dużą objętością, i wtedy utrata nawet 200 włosów dziennie nie stanowi problemu, a dla kobiety o trochę mniejszej gęstości włosów, utrata 50 włosów dziennie może już być tym dosyć dużym problemem. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie zawsze samo wypadanie jest problemem. Zauważenie przerzedzenia włosów może być problemem bez zauważenia ich wypadania. Jak jak łysienie, wypadanie włosów wpływa na psychikę i samo, samopoczucie kobiet? Badania pokazują, że jest to dosyć duży problem psychologiczny, równoważny tak naprawdę z ciężkimi chorobami internistycznymi, porównywalnymi tak naprawdę z chorobami kardiologicznymi, z cukrzycą, z, z chorobami hematologicznymi i nowotworowymi. Jakby sam nasz wygląd i właśnie to, co tak naprawdę kobiety uważają często za swój atut i jego utrata, stanowi bardzo duży problem. Co mogłaby zatem pani doradzić kobietom, które borykają się z łysieniem, z wypadaniem włosów? Radziłabym zgłoszenie się do dermatologa, bo tak naprawdę my jesteśmy w stanie bardzo szybko zdiagnozować. Jakby to nie są tylko badania laboratoryjne, które oczywiście wykonujemy, żeby wykluczyć proste, częste przyczyny. Natomiast mamy do dyspozycji taki, taką metodę, która od kilkunastu lat jest najważniejszą metodą w diagnostyce łysienia, czyli trichoskopię. Czyli na bieżąco w trakcie wizyty jesteśmy w stanie ustalić przyczynę. Przede wszystkim, czy jest to łysienie androgenowe, czy, czy, czy jest to jakaś inna forma łysienia, rzadsza. Jak zadbać o włosy, żebyśmy mieli je jak najdłużej i żeby pięknie wyglądały. Więc przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że w pewnym wieku nasze włosy są gorszej jakości, gorszej objętości, wtedy należy tak naprawdę zgłosić się do dermatologa, bo być może to już jest początek większego problemu. Natomiast częstym i też drugim często przyczyną u kobiet jest utajony niedobór żelaza i należy o to dbać, żeby rzeczywiście to żelazo było na odpowiednim poziomie, zwłaszcza u kobiet, które miesiączkują, które mają dużą otratę krwi w trakcie miesiączek. Mamy zatem nadzieję, że kobietom borykającym się z problemem łysienia, wypadaniem włosów uda się pokonać ten problem. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, a Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję.